zeszłorocznym projekcie głównie nastawiliśmy się na to, żeby wspólnie wypracować taką metodę na dbanie o przestrzeń publiczną. Najpierw tą przestrzeń wytyczyliśmy tutaj we wsi, trochę ją nazwaliśmy, ustaliliśmy wspólnie z mieszkańcami, co tą przestrzenią publiczną w tej miejscowości będzie i wspólnie nawzajem pokazaliśmy sobie, że jest taka możliwość pracy nad tą przestrzenią i że w zasadzie wygląd jej zależy od nas. Takie projekty w naszych tutaj stronach, które praktycznie mają bogatą historię. Historię, gdzie stykają się różne, jakby można powiedzieć, kultury, był bardzo ważnym sprawą. Chodzimy od tradycji holenderskich, czyli takich tradycji organizowania przestrzeni, która była dość żywa na tych terenach. I właśnie próbujemy odnaleźć taką współczesną formułę tych dawnych tradycji. Wracanie do korzeni jest czymś bardzo ważnym i odkrywa się poprzez to tożsamość naszą narodową. I aparatami fotograficznymi śledziliśmy, fotografowaliśmy mody kolorystyczne panujące w dwóch wsiach. Malowaliśmy przystanek, tak robiliśmy różne prace. Na warsztatach dostawaliśmy swoje aparaty, fotografowaliśmy krajobraz morsku. W ten sposób wybieraliśmy kolor dla naszej wsi. Niebieski kolor. Dlatego, że uwielbiam błękitny. Po tym projekcie tata malował na niebiesko bramę. Te wszystkie projekty, to wszystko to było nagrywane i my potem to oglądaliśmy. Było fajnie. Dużo rzeczy nowych pani Edyta nas nauczyła. Fajne rzeczy. Nauczyłam się kreatywności oraz współpracy. Nauczyłam się, że współpraca jest bardzo przyjemna. No, czyli dobieranie się w grupy i komunikowanie się ze sobą oraz przekazywanie różnych pomysłów. Ten projekt na pewno bardzo nauczył nas, doświadczył nas w takiej pracy partycypacyjnej. Nie brałam udziału w innym projekcie, tylko właśnie to był mój jedyny. Przede wszystkim ta zeszłoroczna przygoda była dla mnie olbrzymią przygodą. Fantastyczne spotkanie z mieszkańcami, w większości bardzo zaangażowanymi w ten projekt, z fantastycznymi mamami, które poświęcały tutaj swój czas. Funkcjonował w działaniach, w głowach mieszkańców taki model, że jesteśmy w stanie kształtować tą przestrzeń wokół nas. Bardzo mi się to podobało. Nasze stowarzyszenie bardzo dba o to, żeby w projektach edukacyjnych używać nowych technologii. Ta wiata, w której w tej chwili jesteśmy, jest też taką kafejką internetową funkcjonującą tutaj we wsi. Jest zanotowany internet. Można sobie przychodzić i z niego korzystać. Tak się ten projekt spodobał, że ta antena została do dzisiejszego dnia, opłacamy roczny abonament, a ta wiata stała się właśnie taką kafejką internetową. Rzeczywiście młodzież tutaj przychodzi ze swoimi telefonami i podłącza się pod internet. Jest to rzeczywiście rodzaj takiej przestrzeni do spotkań. Jestem przekonana, że to zadziałało, dlatego że w tym roku zdecydowaliśmy się kontynuować ten zeszłoroczny projekt i rozbudowywać tę przestrzeń publiczną właśnie w oparciu o tradycję.